Słowa Ewangelii według świętego Łukasza na czwartą niedzielę Adwentu. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł szedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Ewangelia według świętego Łukasza na czwartą niedzielę Adwentu przybliża nas do świąt Bożego Narodzenia. W tym czasie zwykle częściej i liczniej nawiedzamy świątynie i kościoły. Jakie są świątynie XXI wieku? Można by postawić to pytanie, kiedy patrzymy na panoramę wielkich miast, choćby Krakowa, gdzie ponad wieżami katedr i kościołów królują wieże centrów handlowych. Czy aby rzeczywistość, w której żyjemy, nie zmieniła akcentu świątecznego? Zbliżamy się do świąt. W tym czasie, zwłaszcza Adwentu, Słowo Boże przypomina nam o wielkiej miłości Boga do człowieka. Jak oblubieniec kocha swą ukochaną, tak Bóg umiłował każdego z nas. Te słowa proroka Izajasza przypominają nam o tym, że najważniejszy jest człowiek. Wspaniałe świątynie XXI wieku, pełne drogich kamieni, pereł i złota, ale także i nasze świątynie. Czasem jeszcze jeden aniołek, może jeszcze jeden ołtarz, może jeszcze jeden odnowiony obraz. A może wartoby bardziej inwestować w człowieka? Kiedy będziemy przyglądali się naszym grzechom, pomyślmy o tym, że najpiękniejszym i najwspanialszym zadośćuczynieniem byłoby dobro, jakie możemy ofiarować innym. Dobre czyny, czyny miłosierdzia. Będzie tak wiele okazji, by uczynić to przed świętami. I kiedy będziemy nawiedzali te świątynie, pomyślmy, że stworzone one są na chwałę Boga, a nie na chwałę człowieka. A zatem, patrząc na nie, chciejmy pamiętać, że najważniejszy jest człowiek.